Długa majówka powoli dobiega końca, a ja zainspirowana tą wspaniałą pogodą postanowiłam już zmienić dekoracje w donicach na bardziej letnie. Dlatego dzisiaj będzie kwieciście, będzie o kwiatach, co wysadzam, jak wysadzam. Opowiem Wam również o tym, jak się mają moje pelargonie, które były wysiewane z nasion. Jak trochę podgonić te nasze wysiewane pelargonie, żeby szybko dogoniły te takie o. Te były akurat kupione w centrum ogrodniczym i pomimo tego, że kto jest ze mną już dłużej, ten wie, że ja uwielbiam wysiewać kwiaty, uwielbiam właśnie samodzielnie je uprawiać z nasion, ale czasem też daje się ponieść fantazji i urzekną mnie po prostu już gotowe sadzonki w centrum ogrodniczym. Udało mi się również wreszcie dorwać lokalnie, bo nie zamawiałam przez internet super tunie, także wysadzimy super tunie, pokażę Wam, jak ją przyciąć i postaram się ją troszkę rozmnożyć, żeby było jej więcej. Także dzisiaj już troszkę letnio, o kwiatach, zapraszam Was na ten odcinek. Pelargonie, które były wysiewane z nasion, mam tutaj. No i jak łatwo zauważyć, one są zdecydowanie mniejsze. Zdecydowanie takie mniejsze sadzonki, no niż na przykład te, które aktualnie można kupić w sklepie ogrodniczym. Żeby one szybciej podgoniły, można było się pokusić o przepikowanie ich do większych pojemników z jakiś miesiąc temu. No ale gdzie to wszystko trzymać? To zajmuje tyle miejsca. Mam w tej chwili z samego wysiewu jakieś 25 sadzonek, także to jest bardzo dużo, a wiem, że one bardzo szybko zaczną gonić właśnie te pelargonie, kiedy zostaną już wysadzone do korytek balkonowych. Trafią one tutaj na balustradę, na taras, też z tego względu, że mam tam jeszcze całkiem dobrze wyglądające bratki. I przez jeszcze jakieś 3-4 tygodnie będą całkiem dobrze wyglądały razem z tymi bratkami, które później po prostu wysadzę i przeniosę już w inne miejsce. Pelargonie bardzo dobrze czują się w mniejszych pojemnikach, bardzo dobrze czują się właśnie w korytkach balkonowych. Dostaną bardzo mocnego nawożenia, takiego regularnego, no i zaczną bardzo szybko gonić te, które możecie kupić w centrum ogrodniczym. Zresztą możecie zobaczyć na wcześniejszych filmach, czy właśnie gdzieś tutaj Wam wrzucę, jak te pelargonie wyglądają już po mniej więcej miesiącu od wysadzenia, jak naprawdę szybko dochodzą do siebie. Oczywiście one na początku troszkę stracą z uroku, ale bardzo szybko zaczną odbijać. Mam też sadzonki rozmnożone z pelargonii, takich zimujących. Mam te pelargonie zimujące i właśnie tym pelargonią chcę dosadzić nowe towarzystwo, bo bardzo fajnie mi się sprawdziły właśnie te mniejsze donice, tak żeby zabrać je na zimę do garażu i te pelargonie w tych donicach bardzo fajnie mi przezimowały. A może dosadzę im super tunie. Jest to super tunia Vista Bubblegum, czyli taka chyba najpopularniejsza i taka, która mi się najbardziej podoba, bo ja bardzo lubię kolor różowy i ten kolor również bardzo mi się podoba. Super tunie rozmnażam poprzez odcięcie tych najdłuższych pędów zwisających z doniczki. Dzięki temu cała roślina bardzo ładnie się zagęści, a ja mam nadzieję zyskać nowe sadzonki. Odcięte sadzonki zbieram w taki bukiecik i maczam w ukorzeniaczu. Ukorzeniacz jest bardzo przydatna właśnie rzecz. Bardzo ładnie pelargonie się ukorzeniają właśnie maczone w ukorzeniaczu i super tunie również. I wsadzam je bezpośrednio do ziemi, do doniczki. No i mam nadzieję, że za kilka dni już będzie widać, jak ładnie zaczną się ukorzeniać. No i przepiękne petunie, które trafią na okno
kuchenne. To jest takie w ogóle w moim domu chyba honorowe miejsce dla najładniejszych roślin, no bo jednak zmywając naczynia czy robiąc coś w kuchni, patrzę przez to okno non-stop i te kwiaty non-stop oglądam, dlatego zależy mi to, żeby tam właśnie były takie ładne sadzonki, żeby ładnie na tym parapecie wyglądały. Również moja córka zażyczyła sobie doniczkę z kwiatami w swoim takim domku, w swoim domku zabaw, także tutaj też coś pomyślimy. Petunie to jedne z piękniejszych, ale i też bardziej wymagających kwiatów balkonowych. Nadają się na balkony o mocnym nasłonecznieniu, ale musimy wtedy pamiętać o częstym podlewaniu, nawet 2 razy dziennie, rano i wieczorem, kiedy zajdzie słońce. Wymagają też bardzo dużo nawożenia, najlepiej nawozami specjalnymi właśnie do petunii lub po prostu do kwiatów balkonowych. Przynajmniej raz w tygodniu w przypadku nawozów płynnych powinniśmy takie nawożenie zastosować. No i kolejnym bardzo ważnym punktem jest obrywanie kwiatostanów, ale nie tylko wyrywanie tych kwiatuszków, tylko po prostu z całą torebką nasienną. Tam za tym kwiatkiem tworzy się właśnie taka torebka nasienna i całą tą łodyżkę z kwiatkiem należy odciąć. Wtedy przedłużymy sobie kwitnienie roślin. Z kolei kolor czerwony będzie królował w otoczeniu szklarni. Postawiłam na takie mocno czerwone petunie, które trafiły właśnie do koszyka, i czerwone pelargonie właśnie bardzo ładnie ożywią tutaj tą przestrzeń przed szklarnią. Jeszcze mam właśnie przed szklarnię przygotowane donice z poziomkami, one również tutaj zagoszczą. Jestem bardzo ciekawa, czy już zdecydowaliście się wysadzać kwiaty balkonowe, te takie ciepłolubne, bo pod moim ostatnim filmem właśnie o już wysadzaniu do gruntu troszkę pojawiło się takich głosów niepewnych, że to jednak ta zimna Zośka jeszcze może przyjść. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, dajcie znać w komentarzach. Ja za dzisiaj Wam już dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.